Podczas politycznych burz, które przetaczały się przez Włochy epoki renesansu, jedna rodzina trzęsła całym Rzymem. W ich zamku panowało okrucieństwo i niezwykłe piękno. Orsini przybyli długą drogę z mroków nicości do świata królów i papieży. Tworzyli swoją historię, którą odzwierciedla potężne sanktuarium namiętności i szaleństwa, zamek Odeskalki. Odeskalki. Włochy, rok 1462. 40 kilometrów na północny zachód od Rzymu, jezioro Bracciano wypełnia zagłębienie pozostałe po dwóch kraterach wulkanicznych. Ponad 100 lat przed narodzinami Chrystusa Rzymianie zbudowali akwedukt, aby dostarczyć z Bracciano wodę dla całego miasta. Tak jak jezioro, twierdza na jego brzegu była związana z Rzymem poprzez wojny i politykę. I tak jak jezioro pokrywa wulkan, wspaniały zamek Odeskalki skrywa pełną przemocy przeszłość swych założycieli, wojowników, którzy wykuli swoją chwałę stalą. Pewnego letniego dnia uzbrojona grupa zajęła zamek Odeskalki. Obserwowali ich wartownicy. Ich podejrzenia zmieniły się w triumf. Pan zamku Napoleoni Orsini powrócił z Rzymu. Walczący po stronie papieża, Napoleoni był przywódcą i zbrojnym ramieniem kościoła. Powracając z Rzymu, kroczył dumnie jako najgroźniejszy wojownik środkowych Włoch. Ponad wjazdem do zamku Odeskalki w kamieniu wyryte jest jego hasło. Napoleoni Orsini. Odpieram złoczyńców, staję w obronie dobra. Nazwisko Orsinich wywodzi się z legendy, według której założyciel rodu został wykarmiony przez niedźwiedzicę Orsę. Przez wiele pokoleń mężczyźni z tej rodziny potwierdzali swoją niedźwiedzią siłę i zdobywali sławę jako kondotierzy, przywódcy najemnych armii. Uzbrojone oddziały w zamku Odeskalki były narzędziem w ręku Orsinich. Napoleoni Orsini był najemnikiem politycznych gigantów Italii, takich jak papież i król Neapolu. Wykorzystywał ich rywalizację dla własnych korzyści. Zdobywał ich złoto i ziemię, ale nigdy nie zdobył ich zaufania. W roku 1470 Napoleoni rozbudował swoją siedzibę Odeskalki. Ten dwunastowieczny zamek znalazł się w rękach Orsinich około roku 1400 jako zdobycz wojenna. Na zachód od starej twierdzy Napoleoni zbudował bardziej przestronne skrzydło. Nad nim dobudował silnie uzbrojone parapety. Teraz każda z sześciu wież wznosiła się powyżej murów grubych na ponad 3 metry.
Stare i nowe skrzydła zamku, połączone przez Napoleoniego, tworzyły niezwykły zamknięty teren w kształcie trójkąta. Straże przechodziły eleganckim portykiem nad renesansowym dziedzińcem. Te zdobione kolumny i szerokie łuki ukazywały fascynację starożytnym Rzymem. Dzięki tym majestatycznym detalom Napoleoni miał nadzieję wzbudzić szacunek największych rodów Italii. Udało mu się to osiągnąć, kiedy jego jedyny syn Virginio ożenił się z córką króla Neapolu. Cała Italia cieszyła się z tego sojuszu. Podczas uroczystości tak pięknych jak róża w ich herbie Orsini weszli do rodziny królewskiej. Być może Virginio miał nawet większe ambicje niż jego ojciec. Tak jak Napoleoni chciał zdobyć nieśmiertelność, pozostawiając po sobie wspomnienia w paradnych komnatach mierzącego 100 metrów długości zamku. Jednak Virginio tworzył wspaniałe dekoracje, które były poza zasięgiem Napoleoniego. Pod komendą Napoleoniego Virginio walczył po stronie papieża w roku 1463, a także dwa lata później. Powiększyli swoje posiadłości o krainy zdobyte podczas tej kampanii. Teraz ich terytorium rozciągało się od ziem państwa kościelnego do wybrzeży Neapolu. Orsini mieli największe posiadłości w obu krajach. W roku 1478 Napoleoni i Virginio mogli sprawdzić swoje wzrastające wpływy. Oskarżyli papieża Sykstusa IV o zlecenie morderstwa Medycyusza, sojusznika Orsinich, ale wkrótce potem pragmatyczny Napoleoni udzielił papieżowi schronienia w Odeskalki, kiedy Rzym nawiedziła zaraza. Napoleoni przygotował dla niego miejsce nazywane papieską komnatą. Olśniewający sufit przedstawiał herb Orsinich o wspaniałych kolorach i ozdobnych złoceniach. Skrzydlata bogini zwycięstwa była dobrym znakiem. W centrum był Apollo, bóg sztuki. Świadomy tego, że pochodził z rodu Orsinich, Napoleoni nie chciał być sługą papieży. Uważał się za równego im. Podobnie jak oni, doceniał rozkosz władzy. Róże i inicjały Orsinich przypominały papieżowi, twórcy Kaplicy Sykstyńskiej, że nie jest jedyną gwiazdą na nieboskłonie. W roku 1480 Napoleoni Orsini, wojownik i głowa rodu, który przyćmił innych aktorów teatru intryg w Italii, zmarł. Virginio odziedziczył wojskową machinę swego ojca.
On teraz motał intrygi pomiędzy Rzymem i Neapolem, z większą jeszcze finezją niż jego ojciec. W ciągu kilku lat zdobył pałace swych wrogów i publicznie zagroził, że zetnie kardynała. Kiedy król Neapolu uczynił go dowódcą wojsk królewskich, Virginio zorganizował nad Bracciano kostiumową uroczystość. Później został uwieczniony na fresku jednego z największych malarzy Rzymu, Antoniatza Romano. Chęć posiadania pięknego zamku coraz bardziej narastała u Virginia. Zainwestował wszystkie